Wypełniałem dzisiaj spis ludności narodowy i myślałem, że będzie to coś innego niż jest. Po pierwsze, jak wiecie, w zeszłym tygodniu pracowałem głównie nad recenzją Samsunga i zastanawiałem się, jaki zawód wpisać, wykonywany zawód. Umiałem wpisać, jaki miałem wykonywany zawód 25, a 31 marca, więc czy ja mam w sobie wpisać dziennikarz, a może aktor? kierownik produkcji planu filmowego, reżyser, montażysta. Nie, nie pytajcie co pisałem. Bardziej jednak mnie zastanowiło co innego, a mianowicie e, trzeba podać miejsce zamieszkania e, oraz swoich e, współlokatorów, małżonków itd. Pomijam już fakt, że trzeba podać takie informacje jak e, na przykład, PESEL, imię i nazwisko. Logowałem się profilem zaufanym. Wiedzą te wszystkie rzeczy. Znają mój numer telefonu, znają moje imię i nazwisko, PESEL, te wszystkie dane. Co więcej, datę urodzenia wyciąga się z PESEL-u. To też musiałem podać, ale, ale to w zasadzie pomijając przynależność narodową, która mnie przez chwilę zastanowiła. To i, i odpowiedziałem tam niespodziewanie nawet dla mnie, to jest jedna rzecz, która mnie, czekajcie, o teraz ulepiej. Trzeba podać gdzie się mieszka, jeśli się mieszka z kimś, to trzeba podać z kim się mieszka i teraz tak, była cała seria pytań na mój temat, na które musiałem odpowiedzieć co robię, jeśli chodzi o pracę, dla kogo, czy jestem rolnikiem. To było osobne pytanie w ogóle, czy prowadzę działalność rolniczą, czy coś związane z rolnictwem. Nie, ale bardziej mnie zainteresował fakt, że musiałem podać, z kim mieszkam. Mieszkam ze swoją żoną. I teraz tak, te wszystkie pytania, na które ja odpowiadałem, musiałem również odpowiedzieć, e, w imieniu mojej żony. I to nie jest tak, że i ona teraz będzie wypełniała ten spis i ona będzie odpowiadała na te same pytania swoje i moje. Czy oni będą to, to, to weryfikowali, znaczy porównywali, co, co małżeństwa osoby wiedzą, żeby, żeby nie wiem, przewidzieć, czy my do siebie pasujemy i ile lat jeszcze nasze małżeństwo będzie trwało, czy, czy chodzi o to, żeby wyłapać kłamców, bo ja, na przykład, nie wiem, w zeszłym tygodniu byłem kierownikiem planu filmowego, tak. I reżyserem, ale ona może pomyśleć, że byłem w tym tygodniu potraktowany jako że byłem dziennikarzem, to co? Trafię do więzienia za to? Nie wiem, jest to tak niespodziewane. To jest nawet w ta forma, ta forma. Czemu to w ten sposób jest zrobione? Czemu? Czemu ja muszę odpowiadać na pytania Iwony? Czemu ja muszę podawać jej dane osobowe, jej PESEL, skoro można to wyciągnąć? Z, z mojego przez mój profil zaufany. Nie rozumiem tego szczerze. Być może wytłumaczycie mi to i jestem jednak najbardziej ciekawy, dlaczego musiałem za nią odpowiadać. A co było, gdyby jej nie było obok mnie? Czy, czy, albo dlaczego mam odpowiadać na pytanie, gdzie ona mieszkała 20 lat temu? Może ja ją znam od miesiąca dopiero, albo od roku, albo od pięciu lat. Dlaczego ja na takie pytania w ogóle muszę odpowiadać? Nie rozumiem tego. Jeżeli macie wiedzę na ten temat, dlaczego tak jest, bardzo chętnie się dowiem. I też ciekaw jestem, z jaką narodowością się identyfikujecie. Nie jakie macie obywatelstwo, tylko jaką narodowość. Podpowiem tylko, że... Nie, nie będę podpowiadał. To byłoby niewskazane.